Dzień dobry, witam Państwa w kolejnej rozmowie Echo 24, którą nagrywamy w Karpaczu w czasie 32. Forum Ekonomicznego. Moim Państwa gościem jest pan Michał Rado, dyrektor Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej. Dzień dobry, panie dyrektorze. Rozpoczniemy od rozmowy o samym forum, ponieważ nie da się ukryć, że forum ekonomiczne, a pana agencja zajmuje się współpracą gospodarczą, więc miejsce do ewentualnego nawiązania kontaktów rewelacyjne. Ale pytanie, czy tak jest w rzeczywistości? Czy te edycje forum, które do tej pory miały miejsce tutaj w Karpaczu, przyniosły państwu jakieś korzyści, rzeczywiście doprowadziły do projektów, które albo już możemy obserwować, albo które będziemy mogli obserwować w przyszłości? Nie ukrywam, że jest to trzecie forum w Karpaczu. My jako Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej jesteśmy jednym ze współorganizatorów, dzięki czemu mamy większą możliwość wypromowania się tutaj. Czy są projekty? Spotykamy się tutaj z różnymi przedsiębiorcami, z różnymi agencjami, z różnym biznesem. Prowadzimy rozmowy. Z niektórymi zawiązaliśmy współpracę w innych regionach, chociażby na przykład w Zielonej Górze, czy w innych regionach rozmawiamy, współpracujemy. Dla nas jest to bardziej forma promocji, gdzie docieramy, gdzie osoby będące tutaj lub widzące nasze logo, nasze logotypy, czy na reklamach, czy po prostu tutaj na forum, odzywają się do nas po prostu, bo są zainteresowane naszymi produktami. I to jest forma naszej promocji, i na to bardziej stawiamy, jeżeli chodzi o współpracę tutaj. No nie ukrywamy, że wiemy, że to jest ważne wydarzenie dla regionu, jeżeli chodzi o kontekst gospodarczy, ale i polityczny. I my jako Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej, chcąc promować region, dokładamy tą swoją cegiełkę do tego, żeby mogło być to tutaj na Dolnym Śląsku. No właśnie, ale jak ważna z punktu widzenia promocji regionu jest ta impreza dla Dolnego Śląska? No bo po pierwsze pozyskanie jej nie było łatwe, po drugie wysiłek organizacyjny przy stworzeniu tak dużego forum jest zawsze znaczny, ale czy korzyści równie duże? Myślę, że patrząc po frekwencji i po osobach, które się tutaj pojawiają, czyli my mamy ponad 4000 osób, wszystkie media na Dolnym Śląsku i w Polsce mówią o tym wydarzeniu, więc Dolny Śląsk i organizatorzy są promowani przez tę całość trwania forum. Są promowani we wszystkich mediach, wszystkich gazetach, wszystkich telewizjach. Stawiamy na promocję Dolnego Śląska, na gospodarkę z Dolnego Śląska, więc myślę, że to jest bardzo ważne wydarzenie pod tym kątem. Wiem i też na pewno pan wie, jak było trudno ściągnąć to wydarzenie na Dolny Śląsk, ponieważ przez wiele lat odbywało się ono w Krynicy. Nazywane było drugim Davos i myślę, że samo to już świadczy o tym, jak to jest ważne wydarzenie dla regionu i dla Dolnego Śląska i dla nas. Tak. Samo wydarzenie, jego kulminacja to są właściwie 3 dni intensywnych obrad. Natomiast ja chciałem troszeczkę zapytać o kuchnię. Jak długo trwa przygotowanie takiej imprezy? Przygotowanie zaczyna się zaraz po tym, jak kończy się ta edycja. Ponieważ wiemy, mamy doświadczenie, wyciągamy powiedzmy wnioski z tego, co było źle, co było dobrze, zaczynamy planować już. Myślę, że można powiedzieć, że taka intensywna praca zaczyna się jakieś 4-5 miesięcy przed, ale już zaraz bezpośrednio po forum zaznaczamy sobie, czy rozmawiamy o tym, co trzeba poprawić, co było dobrze, co było źle, co się sprawdziło. Rozmawiamy z organizatorami, bo też spotykamy się, mamy różnego rodzaju spotkania, konferencje i wymieniamy swoje poglądy na ten temat. Myślę, że to jest takie naprawdę 12 miesięcy pracy, gdzie te ostatnie 3-4 miesiące to jest naprawdę ciężkiej pracy. Te 3 dni teraz to jest już uczucie ulgi czy skrajnego napięcia? Nie, to są najważniejsze 3 dni z tej pracy, więc tutaj jest naprawdę skrajne napięcie, ponieważ zależy wszystkim organizatorom, nam, żeby ten Dolny Śląsk, żeby ta praca, którą wkładamy przez ten okres przygotowawczy, żeby ona dzisiaj przyniosła efekty. I patrząc po tym, co tutaj się dzieje, myślę, że jest to bardzo dobrze wykonana praca. I te efekty są zbierane później przez cały rok. No napięcie, jak myślę, nie spadnie, ponieważ do wyborów parlamentarnych zostało troszkę ponad miesiąc, a pan jest kandydatem z ramienia bezpartyjnych samorządowców w okręgu 6 na senatora RP. Dlaczego zdecydował się pan kandydować? Myślę, że mam w sobie takie coś, że lubię ryzykować. Nie ukrywam, że zdaję sobie sprawę z tego, że jest to trudny start, bo mam bardzo mocnych, doświadczonych kontrkandydatów. Ale chciałbym spróbować swoich sił, chciałbym się znaleźć w Senacie. Wiem, że jest to bardzo ważna izba i tam jest 100 senatorów, nie 460 posłów, więc jest dużo trudniej, ale jednak głos Senatu też jest bardzo ważny, a ja bym chciał mieć wpływ na to, co się dzieje w naszym kraju. Wierzę w swoje szanse, jestem jedynym kandydatem tak naprawdę liberalnym, ponieważ moi obaj konkurenci byli lub są związani z PiS, mają poglądy konserwatywne.
Jestem też kandydatem dużo młodszym od moich rywali, więc mam nadzieję, że ta świeżość, to co ta moja młodość może zamieszać tutaj w tych wyborach. No tak, ale właśnie jest pan zmuszony zderzyć się z dwoma gigantami dolnośląskiej polityki. Michał Kazimierz-Ujazdowski i wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski. To są osoby, które w polityce funkcjonują no już od dziesięcioleci, można powiedzieć. Z niejednego pieca chleb jadali. Tak jak pan wspomniał, także kręte są ścieżki ich politycznej kariery, ale nie da się ukryć, że wyrobienie polityczne mają potężne. Gdzie pan upatruje swoje szanse w starciu z nimi? Tym bardziej, że za nimi stoją dwa wielkie brandy. I właśnie swoje szanse upatruję w tej wojnie polsko-polskiej pomiędzy tymi największymi ugrupowaniami, ponieważ ludzie mają już dość tej wojny pomiędzy Platformą, pomiędzy PiS-em i liczę na to, że będą szukali tego trzeciego wyjścia, tej innej opcji i też popatrzą na to, że ci ludzie już są tyle lat w polityce, że może warto dać szansę komuś młodemu, nowemu, z nowymi pomysłami. Ja będę chciał docierać do ludzi. Na co dzień pracuję z ludźmi, bo pracuję w agencji w Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej. Na co dzień też jestem sołtysem w swojej miejscowości i pracuję blisko ludzi, znam ludzi i chciałbym po prostu tą swoją wiedzę, czy to swoje doświadczenie pracy z ludźmi, tak? Bo mogę się tym pochwalić i wiem i znam pracę z ludźmi, dlatego w tym będę upatrywał swoje szanse. To teraz porozmawiajmy hipotetycznie. Wygrywa pan wybory w tym okręgu jednomandatowym, zostaje pan senatorem. Czym chciałby się pan zająć? Na pewno gospodarką, ponieważ na co dzień w tym pracuję. Z wykształcenia również jestem politologiem, mam zarządzanie, prawo i politologię. I w tych dziedzinach chciałbym współpracować. To są dziedziny, w których się czuję dobrze i na pewno sprawy społeczne, ponieważ przez lata z pracy z mieszkańcami myślę, że wiem, że mam pogląd na te sprawy społeczne wykształcony i wiem, że mógłbym rozmawiać z mieszkańcami i rozwiązywać ich problemy, również z poziomu tej polityki krajowej. Ponieważ uważam, że dzisiaj senatorzy czy posłowie są obecni na podwórku takim lokalnym, nazwijmy to, tym najniższym, tylko w czasie wyborów. Później, no na przykład obecny senator z mojego okręgu, nie chcę wymieniać nazwiska, nie był widziany u mnie od wyborów. Przez te 4 lata nie widziałem swojego senatora w moim okręgu czy w mojej miejscowości. A myślę, że ta polityka w Warszawie to nie tylko powinna rozgrywać się tam, tylko powinni rozmawiać z ludźmi, bo są wybrani przez ludzi, to ludzie na nich głosują, więc warto się wsłuchiwać w głos mieszkańców tych... wszystkich mieszkańców miejscowości przez całe 4 lata kadencji, a nie tylko miesiąc przed wyborami. W Senacie byłby pan zmuszony do opowiedzenia się najprawdopodobniej po której ze stron? Czy byłaby to Zjednoczona Prawica, czy ugrupowania prodemokratyczne? Chciałbym się opowiedzieć po stronie tej, która będzie mogła zaoferować najwięcej mieszkańcom. Jak najwięcej mieszkańcom. Dzisiaj ciężko mi się zadeklarować. Wiem, jakie mam poglądy i nigdy nie chciałbym przeciwko nim czegoś robić, ale też uważam, że nie muszę się zadeklarować jasno, że będę tylko po tej stronie, tylko będę chciałbym, aby moje głosowania miały jak najlepszy wpływ na sytuację mieszkańców, moich wyborców. Mówił pan, że zająłby się chętnie kwestiami gospodarczymi. No, kwestie gospodarcze związane z naszym krajem to między innymi kopalnictwo, tak? Czyli wydobycie węgla brunatnego czy węgla kamiennego. Jako senator byłby pan w dyskusji politycznej za tym, żeby to wydobycie zakończyć i spalanie także węgla w polskich elektrowniach zakończyć szybciej czy później ze względu na rozwijającą się katastrofę klimatyczną? Tutaj moje poglądy są takie, że jednak wiem, że ile ludzi pracuje też w tej branży, tak? Nie chciałbym krzywdzić tych ludzi. Cały świat i wszyscy dążą do tego, żeby ograniczać to wydobycie, ograniczać to spalanie. Chciałbym, żeby było to rozwiązane mądrze i nie krzywdziło ludzi, którzy pracują dzisiaj w kopalniach, bo to jest to kilka tysięcy ludzi i takie nagła utrata pracy, no to jest jednak katastrofa dla rodzin, dla mieszkańców regionów, w których jest wydobywany ten węgiel brunatny. Dlatego jestem za rozwiązaniem, że powinniśmy je ograniczać, ale wszystko z głową i z czasem, a nie już i bez pomysłu. A w kwestiach światopoglądowych ma pan jednoznaczne opinie, w tych, które ciągle w tej chwili gdzieś tam podniecają polską opinię publiczną, jak na przykład kwestia aborcji. Głosowałby pan za złagodzeniem ustawy antyaborcyjnej, czy wprost przeciwnie, za utrzymaniem tego stanu rzeczy, jaki jest? W tej kwestii uważam, że każdy powinien mieć prawo wyboru swojego. Mimo wszystko, że powinien decydować o sobie, o swoim losie i o swoich dzieciach. Nie ja, nie jestem, na pewno nie będę w ciele takiej osoby, ale uważam, że
powinien być wybór. To jest moje zdanie prywatne i uważam, że tutaj powinna być dowolność wyboru, bo nie wiemy, z czym się często wiążą takie rzeczy. Nie my później jesteśmy w skórze osób, które mają problemy, czy oczywiście powinny być jakieś ograniczenia. Nie powinno być tak, że każdy może sobie w każdej chwili, bo to nie ma sensu. Ale są takie sytuacje, no, niezależne od kobiet, gdzie no, rozumiem, że mogą sobie nie poradzić z tym, ale to zostawiam w decyzji. Każda kobieta powinna mieć wpływ, sama powinna o tym decydować. Na koniec chciałbym pana zapytać, w jaki sposób chce pan prowadzić kampanię swoją wyborczą, tak? Czy to będą spotkania z ludźmi, czy to ograniczy się do internetu? Jak pan chce to robić? Chciałbym być obecny w każdym z powiatów, w którym startuję. W jednych na pewno będą to częstsze wizyty, częstsze spotkania w powiatach, a w niektórych będą to spotkania, powiedzmy, no, sporadyczne, ponieważ no, okręg jest bardzo duży, jest mało czasu, ale w każdym z powiatów chciałbym być. Czy to poprzez kampanię billboardową, czy to poprzez spotkania z mieszkańcami, czy przez media lokalne, ale to nie będzie tylko internet i raczej bardziej szersza kampania. Bardzo dziękuję za tą rozmowę. Państwu bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnej rozmowy realizowanej w trakcie 32. Forum Ekonomicznego w Karpaczu.